spotkanie z mieszkańcami. Miasto przystąpiło do tej akcji. Przystąpiło do tej akcji, tak jak Pan mówi, natomiast jest w fazie wstępnej, czyli przygotowywania wniosku, który będzie złożony przez kilka gmin aglomeracji wałbrzyskiej do instytucji pośredniczącej. Mhm. Dzisiejsze spotkanie jest warunkiem przystąpienia do konkursu, jest wymogiem, ponieważ musimy sprawdzić, czy i w ogóle i ilu mieszkańców jest przygotowanych do tego, aby wymienić źródła ciepła w naszym mieście. Ile pieniędzy na to miasto przeznaczy i jaka kwota będzie? W projekcie przewidziana jest kwota na jedno gospodarstwo domowe 35 tysięcy. Podział środków będzie 85% dofinansowanie, 15% wkład własny. Zapoznajemy mieszkańców z nowym programem na wymianę pieców starych na nowe. Warunki, jakie trzeba spełnić. Będzie to konkurs, do którego przystąpi też gmina Kamienna Góra. Rozstrzygnięcie będzie pod koniec tego roku, realizacja w kolejnych latach, czyli 2021. Ilu mieszkańców musiałoby się zdeklarować, że chcą wymienić te piece? Ilość jest generalnie dla nas obojętna. My zbieramy deklaracje, przystępujemy do konkursu z innymi gminami. W partnerstwie będą to 5 gmin i nie wiemy, ile mieszkańców będzie chciało przystąpić do wymiany tych pieców. Myślę, że zainteresowanie jest duże, także nie wiem, czy tych środków wystarczy w przyszłym roku na realizację zapotrzebowania. A jak to fizycznie wygląda? Chcę wymienić piec, wyburzam go, kupuję sobie nowy kocioł, tak? I zwracam się o... Podstawa to jest wymiana starego pieca na opał stały, czyli przede wszystkim węglówki starego typu. Trzeba wymienić między innymi te piece na niskoemisyjne, czyli na przykład gazowe, bądź też inne formy jak pompy ciepła. Najpierw beneficjent wydaje pieniądze, później dostaje zwrot w postaci grantu do 85% poniesionych nakładów. Konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 3-3 efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ projektu modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii. Nasza gmina wspólnie z innymi gminami aglomeracji wałbrzyskiej ma zamiar przystąpić dopiero do projektu i dzisiejsze spotkanie jest warunkiem przystąpienia do projektu. Na dzisiejszym spotkaniu Państwo dowiedzą się, jakie są ogólne warunki, które muszą spełnić mieszkańcy naszego miasta, ażeby gmina mogła przystąpić do tego projektu. Jeżeli chodzi o finansowanie, walczymy o to, żebyście Państwo mogli dostać do 85% zwrotu inwestycji, które poniesiecie na wymianę piecy. Do 85%. Tutaj chyba piszemy o 70%, prawda? Jeszcze? Piszemy dlatego o 70%, że przewidujemy, że to dofinansowanie będzie mogło być mniejsze, ponieważ niektóre rzeczy w konkursie są jeszcze niewiadome. Nie można, proszę Państwa, też wymieniać starego źródła ciepła na przykład na piec olejowy. Podstawa, warunek, o którym pamiętacie, stary piec, w którym palicie węglem, bądź też na przykład drewnem, miałem, możecie wymienić, najczęściej ludzie wymieniają na gazówki, bo to jest najprostsza sprawa.